tej strony Monika. Po bardzo długiej zwłoce chciałam w końcu zaprezentować album, który zaczęłam, nie wykonałam, ale zaczęłam robić na warsztatach u Kasi z Crabkite. Warsztata, które odbyły się w maju na Papieżanym Sombrze, także naprawdę bardzo duże, długie opóźnienie. Jak zaczęłam tam robić ten album, to tak naprawdę go potem spakowałam w jedną torbę ze wszystkimi dodatkami, wszystkim co od Kasi dostaliśmy, tekturkami itd., itd. I to leżało na biurku i tak mi wywoływało wyrzuty sumienia. W końcu znalazłam chwilę czasu, żeby się tym zająć i go wykończyć. Więc tak, pracowałam na kolekcji Dom Róż. I na okładce mamy tak kwiatuszki z zestawu warsztatowego oraz tekturki, które wykonała dla nas Asia z fabryki Weny. I tutaj te tekturyski są troszeczkę pociągnięte distresami. Zresztą tutaj też. A z kolei motylki są pociągnięte distressem i Perfect Pearls. To potem Wam pokażę na większym motylku, jak to wygląda z bliska. Na okładce, grzbiet okładki zrobiony z tapety. No tak się prezentuje tył. Ale oczywiście wykonany jest z torebek śniadaniowych. Także tego. Na pierwszej stronie mam po prostu gładką z takim motyleczkiem. Tutaj jest belly band. Belly band wykonany ze skrawka papieru, słuchajcie, dlatego że te papiery 15x15 to akurat tak wchodziły mniej więcej. Więc takich kawałków trochę mam, zaraz będę je przerabiać na kwiatki. No i tutaj właśnie z takiego innego paska zrobiłam belly band i dwa tagi włożyłam. Tutaj lepiej widać ten efekt Perfect Pearls na i distressa na tekturce. O, widzicie, jak to się fajnie błyszczy? Ja ostatnio bardzo lubię ten efekt, praktycznie wszystkie tekturki ostatnimi czasy tym maluję. No, złapało? Złapało, dobra. Tutaj mamy kieszeń też z tagami oraz motylka, troszeczkę takiego niepodklejonego. Tu jest zegar, który jest pokryty glossy akcent do dodatkowego takiego połysku. Tu mamy motyleczki. Papier też w co niektórych miejscach te motylki, wszystkie, a co niektórych miejscach papier pokryty też jest Wing of Stella. Po prostu chciałam, żeby tak trochę się bardziej błyszczało tutaj. Tutaj mamy taką kieszeń jakby narożną i też dwa tagi. Ta kieszeń została wykonana też ze skrawka papieru. O, po tym. Nie, z innego skrawka papieru, ale też ze skrawka papieru została wykonana. O. Teraz tutaj są motyleczki z tekturek. Tu jest kwiat wycięty z arkusza dodatków. I tutaj też mamy tagi włożone. Tutaj i na dwóch czy trzech następnych stronach jest jeszcze wykorzystana dodatkowo taśma washi. To jest chyba jedyne, co wykorzystałam poza zestawem warsztatowym. Dlatego, że w paru miejscach miałam wrażenie, że mi się ten papier od torebki, on jest bardzo delikatny, że on mi się zaraz zacznie przedzierać. Tutaj nawet mi się leciutko zaczął przedzierać, więc zaraz wkleiłam taśmę, żeby troszeczkę wzmocnić. Tutaj jest miejsce na zdjęcie. Tutaj tak samo, serduszko. Tutaj z krawka papieru też wycięte kwiaty, po prostu żeby się nie zmarnowały, są za ładne, żeby je wyrzucać. Motyleczek. Tutaj też jest na dystansie taka ozdoba wycięta z kolekcji. Motylki. O. Tutaj mamy takie dwie strony jakby symetryczne. Właśnie też z tekturkami. I motylki. One są takie nie do końca podklejone, tak żeby dało się coś jeszcze pod nie wsunąć. No, mamy podwójną kieszeń akurat. Kolejna strona gładka. Teraz tak, ja wiem, że ten pomysł nie jest jakiś szczególnie oryginalny. Widziałam, bo dziewczyny zastosowały bardzo podobne, ale po prostu to się samo aż prosi. Te tekturki się same od siebie proszą. Naprawdę Asia zrobiła kawał dobrej roboty je projektując. Mam nadzieję, że takie motyle będzie można u niej kupić. Może już można ją u niej kupić. Przepraszam, nie śledziłam na bieżąco nowości. Mam nadzieję, że się będą pojawiały, bo są po prostu świetne. No, bardzo, bardzo mi się podobają. Tu mamy kolejny zegarek, też pokryty glossy. I tutaj jest taka też boczna kieszeń.
z takimi dwoma ozdobnikami, też wyciętymi z krachów papieru, bo po prostu są ładne. I motylek. I tak się prezentuje albumik z torebek śniadaniowych. Powiedzcie mi, jak się Wam podoba, co Wam się nie podoba, ewentualnie też komentujcie. I przy okazji, słuchajcie, mam dla Was pytanie, już pozaalbumowe, że się tak wyrażę. To jest moja nowa mata do mediowania, czyli szklana deska z Biedronki. Powiedzcie mi, co sądzicie o czymś takim jako tło moich filmów? Dlatego, że ten stół pod spodem jest strasznie ciemny, kolory przekłamywał. Co sądzicie o tym? No i na dzisiaj to wszystko. Na razie, pa!